Radny Andrzej Kobes od wielu lat zabiegał, interpelował w sprawie budowy, przywrócenia szaletu miejskiego w Jaworze. Tak, tak, panie redaktorze, przez praktycznie 3 kadencje, do 2 kadencje pełne, tu jeszcze 3. kadencja, 2 miesiące, w drugim roku pan burmistrz Emilian Berea podjął decyzję o przystąpieniu do remontu szaletu miejskiego, ponieważ w ogóle w mieście nie ma szaletów, za wyjątkiem jednego szaletu, który jest przy wejściu do Kościoła Pokoju, na terenie parku przy Kościele Pokoju. Jest to oczywiście mały szalet, natomiast ten szalet jest dużym szaletem, pozwalającym na korzystanie jednocześnie więcej ilości osób z oddzielnym wejściem dla kobiet i mężczyzn. Nie dla siebie, nie tylko dla mieszkańców, ale głównie chyba z myślą o turystach. Tak, oczywiście, nie tylko właśnie o mieszkańcach, prawda, ale również o turystach, o przyjezdnych, którzy tutaj przyjeżdżają i czasami mają problemy z rozwiązaniem swoich problemów fizjologicznych. Ta droga o szalet była długa, kilka lat. Praktycznie, to można powiedzieć, 4 kadencje staraliśmy się jako radni, aby ten szalet został uruchomiony. Różnego rodzaju argumenty padały, czasami nie do przyjęcia, niezrozumiałe, ale w końcu udało się go zrealizować. Czy jest już opracowana forma, w jakiej szalet będzie funkcjonował? Godziny otwarcia, jaka cena? Jeśli chodzi o cenę, prawdopodobnie będzie kosztowało to 2 złote, a więc odpowiednik 0,5 euro, jak to w Europie się stosuje w toaletach przy korzystaniu. Natomiast jak długo będzie funkcjonował? Prawdopodobnie od godziny 8 do godziny 19. Na 2 zmiany będzie obsługa. Będziemy chcieli, prawda, aby był na wysokim poziomie utrzymywany ten szalet, aby osoby, które będą z niego korzystały, miały przyjemność przebywać w tym obiekcie za potrzebą. W tych ciężkich bojach towarzyszyli panu też inni radni miejscy? Tak, cały czas byłem wspierany przez członków Komisji Gospodarki, prawda, poprzedniej kadencji, obecnej kadencji. Tutaj jest pani Ewelina Szynklers, obecna członkini Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta, która pamięta tamten okres czasu, prawda, kiedy staraliśmy się przekonać byłego burmistrza do podjęcia takiej decyzji. No niestety argumenty, jakie padały, czasami były pokulowe, jak powiedziałem wstępnie, nie do przyjęcia, ponieważ były w ogóle niezrozumiałe. Radni wsparli inicjatywę pana Andrzeja Kobesa, przewodniczącego Komisji Gospodarki. Przychylili się do jego wniosku, żeby wreszcie ten obiekt wyremontować. Wraz z panem Andrzejem składaliśmy interpelacje nie tylko w tej kadencji, ale również w poprzedniej. No i wreszcie doczekaliśmy się pięknego, wyremontowanego szaletu, co widać za moimi plecami.